Oprócz relacji z sesji Rady Powiatu w ten weekend w naszym programie także druga część relacji z sesji Rady Miejskiej lutowego posiedzenia. Będzie w niej m.in. mowa o gminnym programie osłonowym Korpus wspiera seniorów na 2023 rok. Radni podjęli też uchwałę, której projekt do Prezydium Rady złożył radny Radosław Wojtuniak. Chodzi o obniżenie burmistrzowi Pawłowi Okrasie miesięcznego wynagrodzenia o około 10%. Zapraszamy zaraz po relacji z sesji Rady Powiatu.